Hej! Do tego filmu zainspirował mnie śnieg za oknem i w zasadzie okropna pogoda, bo jest środek dnia, jest strasznie ciemno. Jak się obchodzić z włosami zimą i no, jeszcze nie ma niby zimy, ale pada już śnieg i jest zimno, więc myślę, że warto wcześniej już o tym powiedzieć, żebyście wszyscy byli po prostu przygotowani na najgorsze. Na wstępie chciałabym też podziękować wszystkim, którzy wytrzymali 7,5 godziny z nami na live'ie. Jeżeli wytrzymaliście, to dajcie znać w komentarzach, bo chętnie wam jeszcze raz pogratuluję. Przechodząc do tematu, czyli ochrony włosów zimą, to poruszę przede wszystkim 4 najważniejsze tematy. Pokazałam 3. Pierwszy temat, czy podcinać włosy teraz, czy po zimie i jak to w ogóle z tym podcinaniem, jeżeli chodzi o moje zdanie w tym temacie w sumie typowo fryzjerskim. Drugi temat to czapki i co z tymi czapkami, czy jestem na tak, czy na nie. Trzeci temat to jakich substancji w kosmetykach unikać zimą, żeby nie zrobić sobie źle. I czwarte to czego wręcz przeciwnie, nie unikać, a stosować wręcz więcej i częściej. Czy podcinać włosy przed zimą? Powiem tak, moim zdaniem jest to ostatni dzwonek, żeby podciąć włosy. Ja podcięłam włosy ostatnio właśnie na live'ie, Kinga mi podcięła i uważam, że była to świetna decyzja. Pozbyłam się piór w zasadzie jeszcze z zeszłej zimy, to były jakieś resztki, bo przez bardzo długi czas nie podcinałam, a to się zdążyło jakoś tak nadbudować i zupełnie nie miałam do tego weny, więc wreszcie są podcięte i uważam, że są w idealnym stanie na zimę, żeby teraz móc dobrze zabezpieczać te końcówki, bo końcówki, które są świeżo podcięte, też jest łatwiej zabezpieczać, a po drugie, że kolejne podcięcie będzie powiedzmy miesiąc już po zimie, po tych najgorszych mrozach i kiedy już będzie pewne w miarę, że śniegu więcej nie będzie, że czapek więcej nie będzie, także po zimie będzie kolejna podcinka, także jeżeli się zastanawiacie, to moim zdaniem jest to teraz ostatni dzwonek, a jeżeli nie zdążycie, to już lepiej całkowicie po zimie niż gdzieś jakoś tak w środku. Kolejna sprawa to czapki. Czapki to nie jest przyjemny temat, bo czapki nie są, powiedzmy, nie każdy lubi czapki, ja nie cierpię czapek i do kiedy mogę się obyć bez czapki, no to staram się jednak jej nie zakładać, ale jeżeli rozważamy, czy jest to raczej korzystne dla włosów, czy niekorzystne, to czapka pomaga chronić włosy. Optymalnie, gdyby czapka od spodu miała jakby taką fajną wyściółkę, gładką, jakąś satynową, najlepiej jedwabną, wtedy byłaby to czapka idealna, ale taka czapka, domyślam się, żeby się zsuwała z włosów. Widziałam też czapki takie, które są na głowę, a kucyk jest na zewnątrz, tylko że to się właśnie mija z celem, jeżeli chodzi o ochronę włosów. Dla mnie taka czapka by była fajna, bo wygodna, ale no bez sensu, jeżeli całe włosy i tak są w sumie na zewnątrz i nie są chronione. Najlepsza czapka to będzie zwykła w sumie bawełniana czapka typu taki, wiecie, taki worek na głowie trochę, ogólnie duża, żeby te włosy się zmieściły pod spodem, ale żeby to nie była czapka. Mam wrażenie, że na przykład wełna niekoniecznie dobrze działa na przykład z moimi włosami i te włosy od razu są naelektryzowane i spuszone i coś jest nie tak i przyklap i wszystko. Taka zwykła bawełna jest najfajniejsza. Jest też gładka, bo ten splot jest taki bardzo delikatny, nie jest to jakieś takie grube na drutach robione, ale jeżeli macie pomysł, wiem, że takie mięciutkie jakby grube włóczki, to dajcie znać co to jest, bo nie jestem ekspertem jeżeli chodzi o typy na przykład włóczek, a wiem, że na pewno wśród was ktoś taki się znajdzie i być może znajdziemy właśnie czapkę idealną. Wiem, że na Vossingu są też już tematy na ten temat. Czapka jednak jest lepsza niż chodzenie bez czapki, bo chodzenie bez czapki to wystawianie włosów na działanie przede wszystkim mrozu, ale też i uszkodzenia mechaniczne, które są powodowane przez tarcie włosami o kurtkę, o szalik, o wszystko. To jest najgorsze. Dochodzi u mnie do tego, że ja potrafię sobie przyciąć włosy zapinając kurtkę i wyrywam sobie po prostu włosy. Ja jestem strasznie nieostrożna, to jest mój jakby włosowy grzech numer jeden, że a to szarpnę sobie szczotką, a to przytnę sobie właśnie zamkiem. I to są zniszczenia oczywiście nieodwracalne, no jak urwiecie włos, to tym bardziej on się, że jakby mnie połączy na nowo. Na to bym uważała przede wszystkim. Podkreślam to też dlatego, że to jest właśnie mój największy grzech, ale chcę wam zwrócić uwagę na to, że zniszczenie mechaniczne jest nieodwracalne. Jeżeli chodzi o na przykład przesuszenie czy spuszenie, jeżeli użyjecie któryś z tych substancji, o jakich zaraz powiem, i wam się włosy spuszą, to jest wszystko do opanowania. Ale jeżeli urwiecie ten włos, no to po prostu koniec i musi odrosnąć, a jeżeli będą takie pourywane, to się zrobi problem, który występuje też przy cieniowaniu, czyli włosy nierównej długości ocierają o siebie i zniszczenia pną się w górę.
górę. Prewencja i tutaj niedopuszczanie do takich sytuacji, żeby je po prostu uszkadzać mechanicznie, jest najważniejsze. Uważajcie na właśnie kurtki, zamki, szaliki. Czyli jak zakładacie szalik, to miejcie włosy już, że tak powiem, poza szalikiem, a nie, że zakładacie szalik i robicie wielkie wyciągnięcie włosów. Bo to widzę non-stop i to też oczywiście sama robię, ale już w tym momencie włącza mi się czerwona lampka i ból uszny, bo słyszę po prostu cierpienie włosów, takie jak na przykład przy czesaniu Tangle Teaserem. Już ten dźwięk po prostu mnie boli. Więc wykształćcie sobie taki alarm bólowy włosów, które same wam oczywiście tego nie powiedzą, że je to boli, ale wyobraźcie sobie, jakby włosy czuły ból na przykład. No to takie wyszarpnięcie spod szalika na pewno by nie było wtedy przyjemne. W ten sposób też sobie można wizualizować. Przechodząc do produktów i substancji, składników produktów kosmetycznych, których radziłabym unikać i których radziłabym nie unikać, a wręcz przeciwnie, dokładać. Do tych, których warto unikać, przykładowo, mocne detergenty. To jest dobre pytanie, bo mocne detergenty wspomagają, wpływają na to, że włosy bardziej się elektryzują. A w zimie problem elektryzowania się włosów jest jeszcze większy niż latem czy wiosną, więc jeżeli stosujecie mocne detergenty, to może właśnie ta zima to jest czas, kiedy spróbujecie coś z łagodnymi, które nie będą tak bardzo elektryzować wam włosów. I oczywiście pamiętajcie, że przy myciu głowy, prawidłowo mycie głowy, podstawa absolutna, myjecie tylko skórę głowy, a reszta to spływająca piana, albo nawet też i nie, bo można zupełnie w ogóle jakoś to odseparować, zabezpieczyć włosy odżywką. No i właśnie to jest kolejna metoda, produkt, który też bym polecała, ale najpierw miałam to, co odradzam. Odradzam oczywiście wszelkie alkohole, alkohol denat w kosmetykach do końcówek i długości. Szczególnie zimą na to uważajcie, bo szczególnie zimą narażeni jesteście na przesuszenie włosów. Więc jeżeli stosujecie na przykład osławione, czyli obdarzone złą sławą serum Biosilk, to możecie je wyrzucić zdecydowanie, nawet niezależnie od tego, czy jest zima, czy nie, no bo oczywiście alkohol w składzie, w produkcie do końcówek, niedobrze. Przepatrzcie jeszcze raz swoje produkty do końcówek i do długości, czyli też odżywki. Uważajcie na wegańskie, ekologiczne, bo w nich potrafi być alkohol jako naturalny, wegański konserwant. To jest też taka pułapeczka, więc to sprawdźcie i pozbądźcie się, jeżeli coś takiego występuje. Oczywiście odróżniajcie alkohole tłuszczowe, czyli emolienty, od alkoholi, które wysuszą wam wasze włosy. No i na przykład taka gliceryna jest też alkoholem, więc jakby też nauczcie się, które alkohole są dobre, a które złe i na tej podstawie działajcie. A właśnie, gliceryna. Co z tą gliceryną? Ja bym w zimie jej zdecydowanie unikała, bo przez nią mogą się puszyć włosy. Tak jak i przez większość humektantów, naprawdę zimą trzeba z nimi uważać, bo potrafią zarówno dostarczać nawilżenia do włosów, jak i zabierać równie dobrze w zasadzie z włosów to nawilżenie. Więc jeżeli nawilżacie, to ja bym może sugerowała takie typowo glutkowe nawilżacze, jak właśnie glutek z siemienia lnianego, czy glutek z kozieradki, bo kozieradka też trochę jakby glutkuje. No i teraz właśnie jest ten dylemat, czy na przykład żel aloesowy to już jest zbyt ostry nawilżacz, czy nie? To już zależy od waszych włosów i od waszych preferencji, ale gliceryna to jest już właśnie taki kaliber, który potrafi spuszyć nawet i bez warunków pogodowych, które temu sprzyjają. Także przyjrzałabym się, zawsze po zastosowaniu humektantów robiła domknięcie emolientem, czyli po prostu robiła dwuetapowe odżywianie włosów. Najpierw humektanty, tak samo jak z proteinami, wiecie, myślę, że już kojarzycie ten motyw. Najpierw właśnie humektanty, spłukujecie i wczesujecie emolient. Czyli na przykład najprostszą maskę, nie wiem, Carlosa, tak już mówiąc konkretnie. Na przykład u mnie teraz jest bardzo fajna maska aloesowa Omia, włoska maska, w sumie taka całkiem nowość w moim sklepie. I właśnie jeżeli idzie zima, zawsze zalecam. Dwuetapowo, najpierw ta maska Omia na włosing typowy, czyli owinięcie czapka, a później po tym wczesanie po prostu i już spłukanie bez czekania jakiejś maski emolientowej czy odżywki. Unikajmy przede wszystkim alkoholu, alkohol denat, który pod różnymi też nazwami występuje, więc bądźcie czujni. Gliceryny, jakichś bardzo silnych nawilżaczy bez następstwa emolientów, bo jeżeli domkniecie, nie powinno być żadnych problemów. Uważajcie w ogóle też na nawilżacze, na przykład w serum do końcówek. W Jedwabiu Green Pharmacy jest to chyba sok aloesowy, z tego co pamiętam. I takie serum też potrafi spuszyć.
no bo po prostu ma nawilżacz w składzie, a w serach silikonowych szukajmy silikonów i olejów, jeżeli chodzi o serum na zimę, bo wiem, że serum z Green Pharmacy jedwab, bez jedwabiu w składzie, no ale okej, sprawdza się u niektórych być po prostu leciutkim serum, więc tutaj też dopasujcie do swoich potrzeb, ale na zimę unikajcie nawilżaczy w serum. Teraz co wręcz dodawać do produktów i czego powinno być więcej? Tak jak mówiłam, silikony po prostu chronią nam włosy, silikony nam powlekają włosy warstwą ochronną, a wolimy oczywiście, przynajmniej taką mam nadzieję, żeby wytarły się silikony, a nie nasze włosy. Zawsze to tak tłumaczę, prawda? Dajemy je na końcówki, silikony nie mają wtedy kontaktu z naszą skórą w ogóle nigdzie, no bo tu już jest ubranie, prawda? Więc jeżeli one tutaj są, to nawet jeżeli ich nie lubicie na skórze głowy, to nie mają z nią kontaktu i ścierają się o ubranie, o szaliki, o kurtki, a nie ścierają się przez to wasze włosy, nie niszczą się. No i tego oczywiście przede wszystkim zimą chcemy unikać. Także dlatego silikony, dodatkowo oczywiście oleje, można robić zabezpieczanie dwuetapowe, czyli najpierw pół kropli oleju we włosy, później pół kropli serum we włosy. Jeżeli normalnie dajecie krople serum, to rozdzielcie to na po pół kropli. No i jakie oleje bym polecała? Powiem wam, że w sumie te same co latem. Czyli właśnie wielonienasycone z nasion malin, nasion bawełny. Najbardziej chronią włosy, nie wnikają do włosów, bo takie wnikające stosowałabym raczej, jeżeli nie zaraz wychodzicie na mróz. Tylko po prostu, jeżeli sobie robicie na przykład włosing na noc, to spokojnie, jeżeli kokos wam służy, to sobie zróbcie jakiś włosing kokosowy na noc i rano na przykład przed wyjściem już zastosujcie inny rodzaj oleju, a nie kokos czy inny olej nasycony. Olejowanie oczywiście jest oczywiście zdecydowanie na propsie tutaj zimą. Im więcej olejowania, tym lepiej. 2-3 razy w tygodniu to jest to, a jeżeli nie macie czasu, niech to będzie chociaż to jedno olejowanko w tygodniu i też będzie dobrze. I wtedy pamiętajcie, żeby już tak porządniej, prawda? Najlepiej może zmieszać z odżywką, żeby też było dla was łatwiej. Polecałabym najbardziej mieszanie oleju z maską, ponad stawiałabym to olejowaniem na podkład nawilżający. Z tych przyczyn, o których już wcześniej mówiłam, myślę, że to jest bardzo logiczne i że rozumiecie, dlaczego tak akurat wydaje mi się, że będzie najlepiej służyć włosom. Odżywka po myciu włosów to oczywiście obowiązek. Jak już wiecie, nie wyobrażam sobie pielęgnacji włosów bez etapu odżywki. Czyli na przykład coś takiego, co zawsze polecam jako substancję myjącą w odżywkach, która po prostu pomaga zbierać brud, wszelkie zanieczyszczenia z włosów i fajnie się jakby pieni lekko. Odżywki się pienią naprawdę, więc te substancje się ekstra też właśnie pienią, a oprócz tego pomagają w tym, żeby redukować puszenie się włosów i elektryzowanie, bo równoważą fajnie powierzchnię włosa. Dlaczego włosy się puszą? Bo się po prostu od siebie odpychają poprzez to, jak są naładowane, więc my chcemy je, że tak powiem, wygładzić, wszystko to zrzucić z włosów, te ładunki, które powodują, że one się odpychają i że nam się robi po prostu choinka na głowie. Lepiej choinkę miejmy w pokoju, a nie na głowie, więc działajmy w ten sposób, że będziemy równoważyć fajnie ładunki, przykładowo właśnie tymi substancjami. One są często bazą odżywki po cetylalkohol, cetearalkohol. Można to wczesać, to się świetnie zapieni, bardzo fajnie odżywi, zmiękczy włosy, nada naprawdę fajnej elastyczności. I jeżeli jesteście w stanie oczywiście myć odżywką, to też wyszukujcie tych składników w odżywce. I też metoda OMO, o której już tylko wcześniej delikatnie wspomniałam, będzie zdecydowanie korzystna na czas zimowy, bo włosy ochronimy, umyjemy i jeszcze raz je odżywimy. A ochrona i odżywienie właśnie na to stawiajmy, nie na nawilżanie. Proteiny też okej, raz w tygodniu, no naprawdę, myślę, że wystarczy zimą zadziałać. A poza tym to emolienty, jeszcze raz emolienty, ochrona, nie bójmy się serum silikonowego, nie bójmy się też parafiny w składzie kosmetyków albo w serach do końcówek. Jeżeli macie takie odżywki, to na długość jak najbardziej one się nadają. Jeżeli macie niezużyty olejek, na przykład Daburamla, to nada się też do zabezpieczenia włosów na długości. Tutaj we wpisie gdzieś już o tym pisałam, że parafina, oleje mineralne najbardziej chronią włosy przed ucieczką wilgoci. Więc jeżeli macie tendencję do przesuszania się włosów, szczególnie przy włosach prostych, długich, parafina może się fajnie sprawdzić. Jeżeli macie dostęp do na przykład lanoliny w aptece, możecie spróbować też lanoliny, która też doskonale chroni włosy i też doskonale je zabezpiecza. Możecie dodać taką lanolinę rozpuszczoną w kąpieli wodnej z olejem, zrobić olejowanie
z lanoliną, tylko pamiętajcie, że to jest mega ciężki kaliber i jeżeli wasze włosy są, mają skłonność do obciążania się, to możecie mieć bardzo duży problem ze zmyciem tego. Moje włosy kochają lanolinę, próbuję jeszcze ją zdobyć, bo ostatnio wyrzuciłam, bo była mocno przeterminowana, dalej z niej korzystałam, ale wiecie, no nie za dobrze, także spróbuję znaleźć nową, nieprzeterminowaną i po prostu znowu jej używać. Także myślę, że moja pielęgnacja będzie też odzwierciedlała to, co teraz tutaj powiedziałam, także czekajcie na moją kolejną pielęgnację albo to, co teraz testuję. Dajcie znać, jeżeli się z czymś nie zgadzacie, albo coś tu jeszcze warto dodać, dopowiedzieć. Oczywiście życzę wam, żeby jak najmniej wasze włosy ucierpiały przez zimę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! A o czym sobie przypomniałam, jak już nagrałam film? Oczywiście o tym, żeby wiązać włosy jak najczęściej w zimie, nie wychodzić z rozpuszczonymi, bo wtedy są najbardziej narażone na uszkodzenia i najlepiej wiązać je w warkocz. To nie jest warkocz. I na przykład umieszczać na górze głowy dobierane warkocze też na propsie, wtedy włosy zniszczą się najmniej. I jeszcze kolejna bardzo, bardzo ważna rada, nigdy, przenigdy nie wychodźcie z mokrymi, niedosuszonymi włosami na mróz, bo po prostu je rozwalacie od środka, jeżeli one zmarzną i będą takie, wiecie, ze szronem, to jest bardzo, bardzo źle. I oczywiście jestem też winna tego grzechu, bo zdarzyło mi się być na nartach i dopuścić do czegoś takiego w stopniu ekstremalnym, że wyglądałam jak niedźwiedź polarny, powiedzmy. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że futro niedźwiedzi polarnych jest przezroczyste i tylko nam się wydaje, że jest białe, bo to jest złudzenie optyczne, ale to już nieistotne. Także wybaczcie mi, że tak jeszcze wbiłam się chamsko w swój własny film. Mam nadzieję, że to też są przydatne informacje i wracajmy teraz do filmu albo go zakończmy.